inaczej, moi drodzy, słuchajcie, witam Was na portalu videotesty.pl. Filmie, który był zapowiadany dzisiaj w dzień premiery Radeona HD7790. Zrobimy sobie jego rozpakowanie, a już bardzo szybko będzie jego test. Wersja, która dotarła do testów, to karta Asusa DirectX O2 OC. Tutaj zobaczmy na opakowaniu, jakie mam informacje, które nam ten producent udostępnia. Samo opakowanie wygląda raczej standardowo, jeżeli chodzi o produkty Asusa. Mam informacje o pełnym wsparciu dla DirectX 11.1. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście chłodzenie, które jest oparte na dwóch wentylatorach. No i zobaczmy sobie samą kartę oraz troszeczkę jeszcze bliżej samo opakowanie. Tak wygląda opakowanie z frontu. Mam tutaj m.in. informację o tym, iż karta jest wyposażona w 1 GB pamięci, oczywiście GDDR-y 5, to są 1328-bitowa wersja OC. Informacje o kompatybilności z Windows 8. Natomiast z tyłu mam informacje odnośnie portów wsparcia dla technologii AMD iFinity ze wsparciem do 6 monitorów, czyli tak jak te referenty dokładnie mogą tutaj całość wykorzystać, oraz informacje o DirectX 11, o których już wcześniej mówiłem. Powiem Wam, że całkiem fajnie to pudełko wygląda, zwłaszcza ciemne, czerwone barwy. W środku mamy oczywiście jeszcze jedno pudełeczko, za którym już skrywa się tutaj karta. Dajcie mi się tylko do tego cuda tutaj dobrać. Zobaczcie, tak jest zabezpieczona karta tutaj przed transportem. Pamiętajcie, że karta w sprzedaży będzie za kilka dni, bo już 2 kwietnia. Zobaczmy najpierw akcesoria. Jest tego tutaj stosunkowo niewiele w tej karcie dostarczonej do testów. Tutaj coś jeszcze na dole mamy, to oczywiście sama papierologia. Ok, to jest wszystko, także karta jest dość dobrze zabezpieczona, jeżeli chodzi o transport. I tak, zobaczmy może na początek papierologię. Jest to płyta ze sterownikami oraz programem tutaj do OC samej karty. Mamy tutaj papierologię, informacje od Asusa, również w języku polskim, moi drodzy, m.in. o tym, jak kartę należy zainstalować. Z akcesoriów mamy dostępną przejściówkę z DVI na VGA. Nie będę tego rozpakowywał, myślę, że większość z Was, o ile nie wszyscy, taką przejściówkę widzieli, oraz mostek Crossfire z dwoma złączami pozwalającymi podłączyć tą kartę w trybie dwukanałowym. To, co AMD zapowiadało, to fakt, że te karty, którą już teraz wyjmuję, praktycznie są w stanie nawet dwukrotnie przyspieszyć prędkość swojego, tak powiem, działania, prędkość renderowania klatek dzięki właśnie poprawionej technologii Crossfire. Również tutaj pamięć też nie jest bez znaczenia. Zobaczcie, moi drodzy, tak wygląda nówka sztuka Asus Radeon HD7790 w dniu premiery. To, o czym wcześniej wspominałem, czyli konstrukcja Asusa oparta jest o dwa niskoprofilowe wentylatory. Całość jest tutaj szczelnie zabudowana plastikową obudową. Oczywiście obudowy znajdziemy również szczelniejsze, natomiast tutaj nie jest źle. Chłodzenie to przede wszystkim aluminiowe radiatory wsparte dwoma rurkami cieplnymi. Chyba to są 8. Zaraz sprawdzimy szybciutko, ponieważ wyglądają na grubsze niż standardowe 6, które najczęściej spotykamy, chociażby w coolerach do procesorów. Zobaczmy, czy mam rację. No, dokładnie, zobaczcie. 8.2. Oczywiście wiadomo, że ta, w zależności od ugięcia, ta wielkość jest różna. Zobaczcie, tu 7.97, czyli mamy tutaj 8. Widać od razu, że te heatpipy są po prostu grubsze od standardowych. Co do wyposażenia w porty, tutaj zdajemy tylko zaślepkę. Zobaczcie, mamy jeden port Crossfire, pozwalający na łączenie tych kart oczywiście w tandemy, i złącze PCI Express oczywiście w standardzie 3.0. Co do zasilania, karta pobiera około 85 W max. Zasilana jest jednym 6-pinowym złączem, które jest umieszczone z tyłu karty. Co do długości, to z uwagi na fakt, iż tutaj zobaczcie, że to chłodzenie wystaje za kartę kawałeczek, to całość od końca karty do śledzia ma około 21, zobaczcie, i może tak zrobię, i 0,5 cm długości. Oczywiście nie liczę już tutaj złączy, które wychodzą poza obręb komputera. No i oczywiście, jeżeli przy złączach jesteśmy, to zobaczmy, co tutaj mamy. Czyli tak, 2 razy DVI,
pełnowymiarowy HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Tutaj do góry widzimy też jeszcze dodatkowe miejsce na wentylację, natomiast jako, że obudowa tutaj do końca nie dochodzi, to tutaj nie ma jakiejś konieczności, żeby całość była perforowana. Co do PCB, taka, to nie jest w zupełności czarna, bardziej ciemno-szara, matowe PCB, chłodzenie oczywiście przykręcane na śrubki. Moi drodzy, zobaczmy jeszcze tylko, czy mamy tutaj chłodzone pamięci. Nie, pamięci nie są chłodzone. Jak się tak przyjrzycie, to będzie widać, że pamięci tutaj nie są chłodzone. Sekcja zasilania karty graficznej też nie jest chłodzona. Moi drodzy, to by było na tyle z tego rozpakowania. Tak więc w tym filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce w teście nowości od AMD.